Kochani, dla wielu z Was może być to najważniejszy filmik, jaki kiedykolwiek oglądaliście w moim wykonaniu. Ponieważ dzisiaj są walentynki i chcę Wam zdradzić jedną podstawową prawdę o życiu, prawdę o partnerze. Idealny partner to jest coś niezwykłego. Każdy marzy o idealnym partnerze. Facet to marzy o idealnej kobiecie. Idealna kobieta to jest idealnie blond. Ma idealnie duże cycki. Ma idealną figurę. W ogóle to sika szampanem i sra czekoladą. I tak sobie facet wyobraża idealną kobietę. Kochani, a tu się okazuje potem w życiu, że jak spotka swój wymarzony ideał, to nawet jeżeli ten ideał sra czekoladą i sika szampanem, to się okazuje, że to nie było to. Czemu? Ponieważ idealna kobieta to jest taka kobieta, która się tobą, drogi mężczyzno, zachwyca. Idealna kobieta to jest ta, która potrafi w tobie dostrzec księcia z bajki i potrafi doprowadzić do tego, żebyś ty się w końcu stał tym księciem z bajki. Może na początku jeszcze nie masz tych wszystkich męskich cech, ale z wiekiem, z czasem, przebywając z idealną kobietą, stajesz się prawdziwym mężczyzną, prawdziwym księciem z bajki. I to jest właśnie ideał kobiety. Drogie panie, w drugą stronę. Idealny facet to nie jest ten, który jest bogaty, to nie jest ten, który ma zamek, to nie jest ten, który ma skórę, furę i komórę, tylko to jest ten, który jest w tobie zakochany i chce się zaopiekować właśnie tobą, a nie żadną inną. I jeżeli on jest milionerem, jeżeli on jest potwornie bogaty, jeżeli on jest królem, a traktuje cię jak sprzątaczkę lub jak bankomat, to nie jest ideał tylko dlatego, że jest przystojny, że jest dobrze zbudowany i że świetnie mówi po francusku. Nie, kochane. Idealny facet to jest taki, który marzy o tym, żeby się tą zaopiekować i marzy o tym, żeby być tobie wiernym. I dzisiaj z okazji właśnie walentynek chcę Was uświadomić, że stan zakochania to jest tylko wstęp do poznania ideału. I dziś z okazji walentynek życzę Wam, żebyś zakochał się, drogi facecie, w kobiecie, która będzie Cię podziwiać. A Tobie, droga kobieto, życzę, żebyś się zakochała w facecie, który się Tobą zachwyca i chce Tobą opiekować.